Dzień dobry, drogie dziaczki, witam was bardzo serdecznie. Zielona broda, jak widzicie, wróciła nam na dzielnie, a to ze względu na to, że dzisiaj mamy specjalną okazję. Nie robię normalnie takich rzeczy, ale dzisiaj po prostu musimy temat ogarnąć. Chodzi o to, że robimy zrzutkę na nasz zespół. Wielokrotnie wam powtarzałem, że planuję z dzieciakami zrobić właśnie kapelę i tak dalej, że będziemy grać i tak dalej. I co? I teraz jest okazja, żebyśmy mogli to ogarnąć, tylko po prostu potrzebujemy trochę wsparcia na start. Ogólnie, dla wszystkich osób oglądających nasz kanał, to jest takie wideo, w którym właśnie będę rozmawiał o tej zrzutce. Jeśli kogoś po prostu temat nie interesuje, w innych odcinkach się spotkamy na spokojnie. Jeśli ktoś jest zainteresowany i chce nam pomóc, to tutaj wszystko wam wyjaśnię. W skrócie, na dzień dzisiejszy myślę, że jakbym pozbierał dzieciaków, miałbym tak gdzieś koło 50. Optymistycznie mi się wydaje, że może nawet do 100. Jak to się rozniesie, wiecie o co chodzi, to może być nawet więcej, koło 150. A tak jak ja marzy mi się, to bym chciał mieć koło 200 dzieciaków grających jednocześnie. Planujemy grać w ogóle piosenki rockowe, polski rock, tak jakieś Mysłowic, wiecie o co chodzi. Happy Sedy, może troszeczkę ostrzej, trochę zagranicznego, tam mamy w ogóle playlistę, żeśmy sobie już z Olą obczaili, jakiś tam Cranberries i tak dalej, wiecie o co chodzi. Takie rockowe, ale tak, żeby było fajnie, żeby każdy po prostu ogarnął, o co chodzi. I na tą chwilę, dlaczego w ogóle teraz z tym startujemy? Na tą chwilę otworzyła nam się taka możliwość, bo planowałem to już od jakiegoś czasu robić, tylko teraz otworzyła nam się możliwość, że możemy skorzystać z takiej większej salki w jednej ze szkół tutaj lokalnych w Jordanowie. I boję się po prostu, że jeśli tego teraz nie zrobimy, nie zaczniemy tego teraz robić, to po prostu to gdzieś się rozmyje, ta szansa gdzieś nam po prostu ucieknie. Gdybyśmy to robili za pół roku, to bym nie potrzebował organizować żadnej zrzutki, ponieważ byśmy skończyli salkę i tak dalej, bo potrzebujemy jeszcze tam elewację ogarnąć i tak dalej, te wszystkie rzeczy. I wtedy nie potrzebowałbym robić żadnej zrzutki, sami byśmy to ogarnęli i byłoby spoko i po prostu byśmy zaczęli działać. Ale że teraz to się dzieje pół roku wcześniej i chcemy to po prostu wykorzystać tą szansę maksymalnie i może coś w te wakacje w ogóle zacząć grać, znaczy może, no już mamy klepnięty pierwszy koncert, nie mamy jeszcze zespołu, a już mamy klepnięty koncert, wiecie jak jest. Sound Farm Style, improwizacja i do przodu. Mamy teraz tą możliwość, żeby właśnie skorzystać z tej salki, tylko właśnie potrzebujemy trochę niezbędnego sprzętu. Czyli właśnie tak mówię, przody, jakieś mikrofony, coś tam do nagłośnienia. I to, tak jak mówię, pi razy drzwi będzie nas gdzieś kosztowało około 15 tysięcy złotych, bo byłem ostatnio właśnie w sklepie takim naszym zaprzyjaźnionym, gdzie mamy dobre rabaty i rozmawialiśmy właśnie, żeby to zrobić tak, jak to ma być, to musi być taki konkretny sprzęt. A ze względu na to, że tak jak mówię, jeśli bym chciał finalnie wylądować z 200 grających dzieciaków, to żeby przekrzyczeć taką bandę, plus perkusje, gitary elektryczne, basy, solistów i tak dalej, no to potrzebujemy mieć naprawdę potężny sprzęcior, wiecie o co chodzi. I pod spodem będziecie mieli linka do zrzutki. Stwierdziliśmy, że kto ma chęć, kto ma możliwość, kto korzysta też z naszego kanału i chciałby nas jakoś wesprzeć, to teraz jest taka możliwość, że to się po prostu w pale nie mieści. Najlepsza po prostu jaka może być. I pod spodem zostawiam wam po prostu linka do zrzutki. Na tym kanale staram się was tak przyzwyczajać do takiego trochę heheszkowania, żeby to było wszystko takie luźne, a przy okazji, żebyśmy się czegoś nauczyli. Ale dzisiaj stwierdziłem, że zrobimy trochę poważniej, żeby przeanalizować nasze w ogóle powody, dlaczego my w ogóle chcemy się tym tematem zająć. No bo jeśli ktoś chce nam tutaj nas wspomóc, to też warto, żeby ktoś wiedział, jaka jest nasza motywacja do tego. Bo na dobrą sprawę moglibyśmy robić nic. I byłoby fajnie, nic byśmy nie mieli żadnych dodatkowych obowiązków i byłoby spoko. Biorąc na siebie taką grupę dzieciaków i taki projekt, to po prostu jest... zaczynamy drugą pracę, tak jakby. Wiecie o co chodzi. To naprawdę będzie po prostu masa obowiązków, ogarnięcie tego, nagrywanie piosenek, nagrywanie teledysków, próby, jakieś koncerty, organizacja i tak dalej. To jest po prostu druga robota. Ale zastanawiając się nad tym, doszedłem do wniosku, że musimy postawić jedno dość ważne pytanie. Żeby odpowiedzieć na to. Ponieważ my jako ludzie, nie mówię tutaj ogólnie o Polsce, tylko ogólnie o ludziach, jako gatunku, mamy tendencję do narzekania, bo narzekanie jest najłatwiejsze i mamy tendencję do narzekania, a najgorszą formą narzekania według mnie to jest narzekanie na drugiego człowieka. Narzekanie na to, na polityków, na urzędników, na panią ze sklepu, na mechanika i tak dalej. Według mnie to jest najgorsza forma narzekania, ponieważ nie zastanowimy się nad tym, skąd ci ludzie się biorą. Ci ludzie nie przylatują z kosmosu. Nie ma czegoś takiego, że nagle jest roczna dostawa polityków i nagle oni się pojawiają i jest podział my-oni. Ci ludzie tak naprawdę biorą się z naszych domów, z naszych szkół, z naszych kościołów, wychodzą z tego samego społeczeństwa, w którym my jesteśmy. To nie jest jakiś tam obraz
społeczeństwa, które ktoś nam dawno namalował, jesteśmy my versus oni, tylko to jest lustro. My odbija się w tym to, co, to kim my jesteśmy tak naprawdę. To jakie jest społeczeństwo teraz, to jest pokłosie tego, jacy byli nasi rodzice, jacy byli nasi dziadkowie, co oni nam przekazali, co oni nam dali. To dzięki nim staliśmy się tym, kim jesteśmy, bo dzieci uczą się przez naśladowanie dorosłych. I tak samo te dzieciaki, które są teraz, one uczą się przez naśladowanie nas. To my, jako dorośli, mamy odpowiedzialność, żeby coś fajnego im przekazać, żeby oni, to następne pokolenie, nie stało się kolejnym pokoleniem tych szarych, dziwnych ludzików, którzy po prostu z minami spuszczonymi w dół będą chodzić przez całe życie i non-stop narzekać. Nie bez powodu dziewczynki na którymś etapie życia mają to, że chcą zostać wszystkie wokalistkami, chłopcy chcą zostać gwiazdami rocka, ponieważ oni wiedzą o tym, że to jest fajne. To jest fajne i warto to robić. Później wiadomo, życie to tam weryfikuje i wiecie, o co chodzi, jest ten. Ale dzieciaki czują, że właśnie muzyka jest świetna. Ja uważam, że każdy w społeczeństwie powinien robić coś, dawać coś od siebie, nie oczekując nic w zamian. Robiąc coś, na czym się zna, coś, w czym się dobrze czuje, cokolwiek, ale to jest po prostu jakikolwiek wkład, ale to jednak, żeby starać się coś zmienić. Ja totalnie nie wierzę właśnie w to narzekanie nasze, żeby po prostu zrzędzić dla samego zrzędzenia. Staram się właśnie to usuwać ze swojego życia. Ja ogólnie mam podejście do całego życia, do całego tego, co mnie otacza, właśnie w sposób taki bardzo humanistyczny. Nie chodzi o to, że lubię język polski, bo niektórym się może kojarzyć humanizm z tym. Bardziej chodzi o to, że staram się wierzyć w człowieka i w jego rozwój. W to, że człowiek w przyszłości to pójdzie i tak gdzieś do przodu. Że my jako ludzie robimy 4 kroki do przodu, coś zrobimy źle, zrobimy 3 kroki do tyłu, ale gdzieś ten jeden krok jesteśmy cały czas do przodu. Uważam, że po prostu i tak dążymy gdzieś w jakimś dobrym kierunku, mimo wszystko, i każdy wkład w rozwój jest po prostu jakiś ważny. Wiadomo, są ludzie, którzy to będą zawsze gdzieś tam coś tam mówić, że to jest nie tak i tak i tak, że to jest, można zrobić lepiej i tak dalej, nie? Ale i tak uważam, że warto jest gdzieś pchać ten temat do przodu. I uważam, że właśnie dzieciaki, mamy tak dużo fajnych dzieciaków i że zasługują po prostu na to, żeby zrobić coś naprawdę fajnego. Nie planuję, żebyśmy nie wiadomo zmieniali muzykę i tak dalej i nie wiadomo co kombinowali. Chcemy sobie po prostu pograć tutaj lokalnie, zrobić fajny zespół dla fajnych dzieciaków i oczywiście też jeden warunek będzie taki, żeby te dzieciaki naprawdę same chciały do tego zespołu należeć. Zespół będzie totalnie za free dla wszystkich dzieciaków. Pierwszy zaczniemy prawdopodobnie od naszych uczniów, bo ich znamy, żeby to po prostu ogarnąć, żeby to już miało jakiś taki kształt, a potem ewentualnie otworzymy nabór dla tutaj lokalnych właśnie dzieciaków. Dlatego to może urosnąć do dużych rozmiarów. Ponieważ chcemy zrobić coś, co naprawdę będzie fajne. Według mnie gitara jest, ma w sobie taką niesamowitą magię, pomaga przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu. Pomaga odnaleźć się w ogóle w życiu, bo każdy, wiadomo, doświadcza życia. Te dzieciaki, które są teraz, też będą miały swoją dawkę przerąbanego w życiu, wierzcie mi. Każdy ma swoją dawkę. Ale właśnie w tym wszystkim, jeśli my ich nauczymy i damy im narzędzie do tego, że w chwilach, gdy będzie źle, będzie jakiś taki wentyl bezpieczeństwa, w moim przypadku jest właśnie to gitara, bo gdy mam totalnie przerąbany dzień, totalnie źle, mam, nie wiem, 12 godzin lekcje, dzieciaki są tragiczne, wszyscy są chorzy, rodzice, ja się nie mogę z nimi dogadać i po 12 godzinach przykładowo graję na gitarze, żeby sobie odpocząć, przychodzę totalnie wkurzony, totalnie zdenerwowany, żeby sobie odpocząć, idę i gram na gitarze. Dla kogoś to może nie być oczywiste, ale dla mnie jest po prostu, że wtedy siadam i jakiś siarczysty riff i w ogóle jest super. I właśnie mój wkład uważam właśnie, że chcę właśnie to pokazać dzieciakom, że można robić coś, co jest fajne, ale przy okazji niekoniecznie muszą znaleźć gitarę w tej drodze, którą tutaj właśnie zaczynamy, bo mam dużo dzieciaków, którzy przy nas na przykład zaczęli pisać książki, pisać wiersze, nie wiem, malować, rysować, grać w piłkę, cokolwiek, ale to, że jakiś dziwny gościu z zieloną brodą coś robi dziwnego innego, może komuś zrobić takie, aha,
Czyli w sumie da się rady zrobić coś inaczej, da się rady coś w sumie zrobić fajnego, więc może, kurczę, w radę byśmy coś spróbowali. Więc tak pokrótce właśnie chciałem wam w ogóle wytłumaczyć, jak to wygląda z mojej strony. Mam nadzieję, że zrozumieliście, na czym polega moja motywacja do tego projektu. Pod spodem zostawiam wam link do zrzutki. Na tą chwilę brakuje nam, tak jak mówię, 14 tysięcy złotych. Ile da się rady uzbierać, tyle da się rady uzbierać. Będę po prostu mordował, żeby po prostu, jeśli braknie, będę po prostu kombinował, żeby, nie mordował, będę kombinował, żeby dozbierać jakoś te pieniądze, ponieważ tak jak mówię, mamy salkę, musimy zacząć, znaczy musimy, chcemy zacząć, żeby zrobić coś fajnego, będę po prostu cisnął, żeby po prostu jakoś to zacząć, jakkolwiek, cokolwiek będę robił, żeby po prostu od marca, żebyśmy zaczęli po prostu grać, bo plan jest taki, że w ogóle zbiórkę zrobimy gdzieś tak pewnie do połowy lutego, to będzie krótka, szybka akcja, potem od razu zakup sprzętu, od ferii zaczynamy nagrywać covery w ogóle, bo nasze studyjko jeszcze nie działa, pomału zacznę znosić sprzęty i tak dalej, bo jeszcze non stop coś jest do poprawy, zacznę znosić sprzęty, już mamy zaplanowane, że zaczniemy sobie po prostu piosenki robić, nagrywać, potem będziemy do tego teledyski robić, na samym początku jeszcze nie będziemy nagrywać perki, więc będzie to automat prawdopodobnie, ale potem stopniowo dorzucimy perkusistów i tak dalej, i tak dalej. I właśnie oprócz dużego zespołu chcemy właśnie, żeby studio działało, żeby dzieciaki też, wiecie o co chodzi, zaangażowały się, żeby też sobie grały covery. Tu nie chcemy zrobić nie wiadomo co, ale już będzie fajną rzeczą, jeśli każdy nagra sobie jakąś piosenkę, będzie fajnie, tu z kolegami się spotka, wiecie o co chodzi, teledyski sobie zrobimy i tak dalej. Tu nie ma być nie wiadomo co, tu ma być po prostu fajny czas dla fajnych ludzików, którzy w przyszłości, żeby byli fajni, wiecie o co chodzi. Więc zostawiam was z tą rzutką. Liczę na was, bardzo liczę na was. Naprawdę, to jest najważniejszy chyba projekt, jakiego się podjęliśmy z Olą. W ogóle dziękuję strasznie Oli, że jej się tak w ogóle chce, bo to jest mistrzynią świata. Tak się nakręciła w ogóle na ten projekt. I w ogóle nasze dzieciaki strasznie się nakręciły. Jak powiedzieliśmy im o tym, że zaczynamy zespół, to po prostu jest taka wkręta, wszyscy nas to pytają. My w ogóle od stycznia już mamy próbę małego składu. Dzielimy zespół na dwa składy, małe i duże. Małe to są gitary elektryczne, bas, perka i tak dalej. Jeszcze perkusistów musimy teraz właśnie wrzucić. Zaczynamy grać, już mamy połowę materiału właśnie koncertowego. 4-5 kawałków można powiedzieć, już mamy w miarę ograne gitarowo i później właśnie od lutego, marca będziemy właśnie wrzucać wokalistów i dlatego potrzebujemy przodu, żeby zacząć to po prostu ogarniać. Więc jak coś, liczę na was. Sorry, że tak w ogóle tak trochę wątki zmieniałem w trakcie, ale po prostu tak dużo chcę powiedzieć, a nie chcę was zanudzić, żebyście nie uciekli i w ogóle. Dobra, to powiem na tyle. Zostawiam was ze zrzutką. Na razie, trzymajcie się, Batki, miłego dnia.